młodzieży. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości ze szkół ze swoimi uczniami na drugim gminnym konkursie recytatorskim pod hasłem Poezja z uśmiechem. Bardzo się cieszę, że nasz konkurs spotkał się z tak dużym odzewem. Jest mi z tego powodu bardzo miło. Wróciliśmy do tego tematu, dlatego że poezja zazwyczaj jest tak troszeczkę traktowana po macoszemu, a wydaje mi się, że warto wśród dzieci, wśród młodzieży jednak pielęgnować to żywe słowo i piękno naszego polskiego języka. Także odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria to uczniowie klas 1-3 i druga kategoria uczniowie klas 4-6. Jako pierwszy myślę, że odbędzie się konkurs tych młodszych dzieci i uczestnikami dzisiejszego konkursu jest Dominik Borowy z Gliny, Weronika Padewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Małkini, Ola Zyśk z Małkini też ze Szkoły nr 2, Emila Tarnowska z Kańkowa, Erytka Lata z Kańkowa, Patrycja Brzostek z Orła i Marta Bednarczyk z Orła. Proszę, wylosować numery. Pierwsze miejsce dla Eryka Kalaty. Wiersz pod tytułem Rycerza Bolka rozmyślania przy śniadaniu. Rycerz Bolko z Krzywej Górki miał refleksję przy śniadaniu. Może o księżniczki jakiś czas pomyśleć ratowaniu? Słyszał bowiem, że rycerze często w podróż wyruszają. Pokonują siódme góry, groźne smoki zabijają. Potem na wysokiej wieży pokazują siłę męstwa. I w nagrodę za to wszystko otrzymują wnet pół księstwa. Może to nie takie trudne, myślał Bolko pijąc mleko. Tylko czemu te księżniczki muszą być aż tak daleko? Żeby tylko jedna góra, albo tylko jedna rzeka, to bym może i wyruszył, może bym i tak nie zwlekał. No i żeby zamiast smoka było mnie się znać się zwierzę. Żebym spinać się nie musiał na jakąś wysoką wieżę. Wesoło Bolko z góry pierwszy. Chciałbym, ale to za wiele. W takiej sytuacji muszę zostać starym kawalerem. I są to osoby: Ewa Kacprzycka z Orła, Łukasz Kręciewski z Orła, Monika Gąsior z Prostyni, Martyna Olszewska z Prostyni, Natalia Grabowska ze szkoły nr 1 z Małkini, Monika Rybnicka również z Jedynki, Monika Siwek z Kankowa, Ewa Kalata z Kankowa, Paulina Zaręba ze szkoły nr 2 z Małkini i Olga Adamska ze szkoły nr 2 z Małkini. Zapraszam te osoby do wylosowania numeru. Pierwsze miejsce zajęła Olga Adamska. Zapraszam. Ja jestem ze szkoły podstawowej Małkini Górnej nr 2. Powiem wiersz pod tytułem Lęk Jana Brzechwy. Tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, o, proszę! Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tran nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? A mi choć
urodziłem się strzyc? To wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zawiązał trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami mlasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Za tak miłe współzawodnictwo. Dziękujemy opiekunom za przygotowanie. Dziękuję pani Iwonie Bileńskiej za wrócenie do tego.